Państwa bardzo serdecznie na wspólnym rytuale odcinania wszystkiego, co negatywne. Witam każdego z osobna na moim kanale pod nazwą Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję, że chcesz z nami robić ten wspólny rytuał. Jeśli chcesz zakończyć nieudany związek, w którym coś cię trzyma, jeśli chcesz odciąć się od byłego partnera lub męża, chcesz uwolnić się od kogoś, kto wywiera bardzo negatywny wpływ na twoje życie, jeśli potrzebujesz przeciąć powracający krąg myśli, które cię trapią, negatywne uczucia, jeśli chcesz nabrać do kogoś dystansu, szukasz sposobu, jak się odkochać, to właśnie dobrze, że trafiłeś tutaj na mój kanał. Lub potrzebujesz być może oczyszczenia i zupełnie nowego początku w twojej relacji. Jeszcze jednej próby. Ponieważ nawarstwiły się u ciebie i partnera jakieś żale, negatywne emocje, które przygniatają was, przeciążają. Może chcesz odciąć pępowinę i uwolnić się energetycznie od wpływów twojej rodziny. Być może chcesz uwolnić się od nałogów. W tym wszystkim pomoże ci ten rytuał odcięcia energetycznego z okazji nowiu księżyca, właśnie w miesiącu lipcu. Kochani, żeby zacząć nowe, trzeba zakończyć to, co stare i to, co nas emocjonalnie obciąża. Najpierw podejmij konkretną decyzję o odcięciu konkretnej osoby, konkretnej sprawy lub twoich jakichś lęków, strachu, niepewności, o odcięciu nieszczęśliwej miłości, fałszywych przyjaciół, mobbingu lub negatywnych myśli i emocji z twojego życia, które nie dają ci się radować. Zdefiniuj to, co chcesz oczyścić. Zdefiniuj to, co chcesz dzisiaj odciąć. Następnie zapal twoją rytualną świecę. Tą świecę zapal w intencji. Powiedz w myślach lub na głos, co odcinasz, co usuwasz z twojego życia, co oczyszczasz. Usiądź wygodnie, odpręż się, zamknij oczy. Zapomnij teraz o smutkach dnia codziennego,
Weź powoli trzy głębokie oddechy. Raz. Dwa. Trzy. Z każdym oddechem poczuj i z każdym wydechem, jak wydychasz z siebie wszystko, co negatywne i toksyczne. Poczuj, jak każdy wydech oczyszcza twoje myśli, twoją duszę, ciało. Poczuj, jak stajesz się lżejszy. Poczuj, jak uwalniasz się z tych obciążeń. Teraz wypowiadaj ze mną w myślach te oto słowa lub też na głos. Anioły i archanioły. Archaniele Michale, dziękuję Wam za to, że jesteście. Że jesteście teraz ze mną. Otoczcie mnie swoim światłem, abym mogła odważnie odciąć więzy, które wiążą mnie z przeszłością i wszelką niepożądaną energią. Archaniele Michale, wzywam Cię teraz. Proszę, przyjdź do mnie. Pomóż mi uwolnić się z negatywnych energii, które znajdują się w moim ciele, duszy i umyśle. Uwolnij mnie ze strachu, lęku, negatywnego myślenia, destrukcyjnych energii. Aniele, Archaniele Michale, oczyść mnie z nienawiści, złości, negatywnych myśli i negatywnych emocji. Proszę Cię, oczyść mnie z wszystkiego, co zabiera mi moją dobrą, pozytywną energię i witalność. Archaniele Michale, otocz mnie swoim wspaniałym płaszczem ochronnym. Czuję, jak obmywa mnie spływające z góry promienne białe światło. Widzę to światło. Spływa na mnie, oczyszcza mnie. Teraz wszelkie problemy, emocje oraz ludzie, którzy mi szkodzą, wychodzą w postaci wstążek z mojego ciała. Odcinam te wszystkie osoby, które życzą mi źle, zazdroszczą mi, są w stosunku do mnie fałszywi i okradają mnie z mojej pozytywnej energii. Odcinam wszystkie relacje i związki, które są nieszczere, nieszczęśliwe i które mi szkodzą. Odcinam wszystkich toksycznych, fałszywych partnerów, wszystkie zdrady, kłamstwa. Odcinam toksyczną miłość. Odcinam wszystkie negatywne emocje i uczucia,
które mnie blokują i sprawiają, że jestem nieszczęśliwa, smutna, zawiedziona i niespełniona. Odcinam swoje lęki, blokady, niepokój, żal, depresję i smutek. Odcinam wszystko, co zakłóca moją pozytywną energię działania. Anioły i Archaniele Michale, jesteście teraz ze mną. Dziękuję Wam za odcięcie więzów, które łączyły mnie z negatywnością, z przeszłością, ze złymi doświadczeniami, z obciążeniami. Jestem wolna. Jestem wolny. Jestem wolna. Jestem wolny. Czuję, jak otaczają mnie anioły, a Archanioł Michał swoim ognistym mieczem odcina ode mnie wszystkie negatywne więzy, które zmieniają się w pył, zwiastują moją wolność. Jestem wolna. Jestem wolny. Jestem wolna. Jestem wolny. Jestem wolna. Jestem wolny. Czuję się wolna. Moje ciało, dusza i myśli wypełniają spokój, miłość, pozytywne emocje. Pozytywna energia otacza mnie teraz, cudowna, pozytywna energia miłości. Czuję miłość, przyciągam miłość, przyciągam wszystko, co jest miłością. Przyciągam teraz wszystkie miłosne, pozytywne energie. Przyciągam miłość i ludzi, którzy mnie kochają. Przyciągam miłość bezwarunkową, ludzi, którzy kochają mnie szczerze, bezwarunkowo. Przyciągam ludzi, którzy kochają mnie taką, jaką jestem. Kocham i jestem kochana. Miłość. Przyciągam miłość. Moja dusza, moje ciało, moje wszystkie myśli wypełnia teraz spokój. Odcinam wszystko, czego nie wymieniłam i co zakłóca moją równowagę wewnętrzną. Odcinam wszystko, czego nie wymieniłam w tym rytuale i wypełniam się szczerą, piękną, wspaniałą miłością. Powoli otwórz oczy i powróć do stanu świadomości. Nie gaś Twojej świecy. Zostaw ją, by spłonęła do końca i sama zgasła, nawet gdyby miała palić się 2 dni, 2 noce.
Nie przerywaj tego procesu oczyszczania. Następnego dnia, rano lub w zależności kiedy zgaśnie Twoja świeca sama, wyrzuć resztki świecy w naturę, czyli zakop je na przykład w ziemi. Teraz weź kartkę papieru i długopis lub coś do pisania. Napisz wszystkie Twoje intencje, co chcesz oczyścić, co chcesz wyrzucić, co chcesz odciąć. Pisz wszystko, nie żałuj kartki. Pisz konkretnie. Odcinam swój smutek. Odcinam swojego toksycznego partnera. Odcinam swój nauk pijaństwa. Odcinam nauk narkomanii syna. Wszystkie problemy, które masz, wymień i napisz konkretnie na tej kartce. Na przykład odcinam kłótnie, sprzeczki w moim małżeństwie. Odcinam wszystkie negatywne myśli i lęki o moim partnerze. Odcinam wszystkie zdrady mojego partnera, oczyszczam się z niepokoju, lęku, że on mnie ciągle zdradza. Napisz wszystko. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Po tym rytuale poświęć czas, by napisać wszystkie Twoje intencje. Jeśli już wymienisz wszystko, napisz na końcu, że odcinasz też wszystko, o czym zapomniałaś, a co sprawia, że nie jesteś szczęśliwa. Następnie złóż kartkę i włóż ją pod Twoją świecą rytualną. I zostaw tą kartkę z Twoimi intencjami pod Twoją właśnie świecą intencyjną, rytualną, by Wszechświat to wszystko usłyszał i wziął w swoje ręce. Niech się dzieje. Oddajcie wszystkie negatywne sprawy do Wszechświata. Niech się zajmą tym anioły i archanioły. I cały kosmos, księżyc, we wszystko, w co wierzycie, w opatrzność, w wyższą jaźnię, niech właśnie oni zajmą się wszystkimi tymi negatywnymi sprawami. Niech się dzieje. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w moim rytuale odcinania i oczyszczania. Dziękuję, że zrobiliśmy ten rytuał wspólnie. Mogą Państwo powtarzać ten rytuał codziennie w razie osobistej potrzeby. Do usłyszenia już wkrótce.